Pan przewodniczący mi głosuje, ja jako przewodniczący komisji redakcyjnej spróbuję wyjaśnić, ponieważ ten dokument ja właśnie miałem w ręku i został zakwestionowany, bo dokument jest odcinek A, odcinek B, gdzie przekazana została kwota 3000 zł. Tu druga sprzeciw się mi z prawdą, ponieważ te pieniądze są na koncie naszej straży. Są na koncie, tylko skarbnik mówi na jakiej podstawie ja mam zapłacić te 3000 zł, jak nie mam faktury. Ja też, gdyby był skarbnikiem, nigdy nie zapłacił, ponieważ no komu mam zapłacić i jeszcze nie wiem za co. Że sobie ktoś wybrał tam urządzenie, bardzo dobrze, może to jest potrzebne, może nie jest potrzebne, natomiast no prezes to powinien wiedzieć, o tym prezes odpowiada za wszystko, a nie ktoś tam z drużyny wodnej, kochani. No i tutaj, no musi dojść, dlatego na posiedzeniu komisji rewizyjnej, gdzie mieliśmy to posiedzenie wspólnie z zarządem, trochę Kasprzyka nie było, chociaż był powiadomiony o tym. Nie wiem, z jakich względów, czy nie chciał przyjść, czy nie mógł przyjść, tego nie jest moja sprawa, natomiast no dalej tak być nie może. Ja... Żyjemy tutaj w tym społeczeństwie i nie można, żeby tutaj pewne rzeczy komuś przypisywać, czy zapisywać, czy opisywać, natomiast głosy z zewnątrz są niepokojące. Są niepokojące, jeżeli chodzi o działalność właśnie zarządu SP Ostrowite. Mówi się o tym, tak jak wcześniej powiedziałem, że są dwa zarządy i tak dalej być nie może. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeszcze mamy rok tutaj działalności tego zarządu i komisji rewizyjnej, musimy zrobić inwenturę, wszystkie środki pospisywać. Zarząd musi to dokonać, komisja rewizyjna wtedy jest władna, żeby to sprawdzić, wtedy będziemy wiedzieli, na czym kto stoi i kto kim zawiaduje. No to przyszło 31 grudnia, czyli to jest świeża sprawa, także tu nie ma co się żołądkować, bo to jest sprawa dopiero do wyjaśnienia, także mi się wydaje, że nie ma problemu. Ja bym osobiście, księgowa zapewniła mnie, że to jest operacja bezgotówkowa, że żadna faktura nie przyjdzie. Widocznie ktoś nadgorliwy i zmienił decyzję po mojej rozmowie wrześniowej u księgowej, skoro 31 grudnia przyszło takie rozwiązanie, inne sprawy niż żeśmy uzgadniali, także mówię, to jest wszystko do wyjaśnienia. Także to nie ma problemu, bo wszystko było załatwione tak, jak powinno być załatwione. A po drugie, no, zebranie, posiedzenie zarządu odbyło się teraz trzy tygodnie temu przed balem, na którym nie mogłem być. A od czasu poprzedniego walnego zebrania zarząd zebrał się tylko jedyny raz w zeszłym roku kalendarzowym. Także o tym, o czym ja wiem. Wójcie, chciałbym poznać stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wyjazdów reprezentacyjnych pojazdami operacyjnymi OSP. Jakie stanowisko ma do tej sprawy Regionalna Izba Obrachunkowa? Szanowni druhowie, jest coś takiego, że pojazdami operacyjnymi można tylko wyjeżdżać do akcji, a nie na różne imprezy imprezy religijno-patriotyczne. Takie jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pana prezesa OSP oraz do pana druha Imenusza Majewskiego. Ile było wyjazdów operacyjnych? Pojazdem operacyjnym OSP. Stan drogowy do rozliczenia się kierowcy. Ale pan jako prezes mógł mieć wiedzę. Nie podpisuję. Teraz mam takie pytanie. Na jakiej podstawie zebrał się zarząd, który zadecydował o tym, że w stan podziału OSP Ostrowite nie wszedł pojazd Honker, na który szczerze mówiąc drużyna wodna liczyła? Na jakiej podstawie? Kto dokładnie to o tym zadecydował? I co panowie rozumią przez to, że w gminie OSP Ostrowite musi być pojazd reprezentacyjny, jeżeli z założenia wychodzi się, że nie ma czegoś takiego jak pojazdy reprezentacyjne? No, teraz tak, tylko powiem druhowi drugą rzecz. Jeżeli my mamy reprezentować do tej pory gminę i powiat w takim stopniu, jakim reprezentowaliśmy do tej pory, najbliższe zawody są w Choszcznie pod Szczecinem. Ja mam teraz pytanie, czy my damy radę dotrzeć tym polonezem? Bo chyba tylko tam szał, o której mówił komendant gminny, nam pomoże w tym, żebyśmy się tam pomodlili, żebyśmy tym polonezem do tego Choszcza dotarli. Bo jechaliśmy na akcję, na bandę, gdzie trzy razy musieliśmy się zatrzymać, bo polonez się popsuł. Nie widzę przeszkód, żeby to samochód nie pożyczyło tego samochodu. Pan, ale znaczy teraz to jest tak zwane. Pan wójt odpowie na teraz on.
Była propozycja z Komendy Powiatowej, żeby przeznaczyć do OSP Ostrowice. Taka propozycja była. Na jednym ze spotkań, wiadomo, że te pojazdy musi utrzymywać gmina. Na jednym ze spotkań dałem propozycję, albo likwidujecie Polonesa, bierzemy Honkera, a jak nie, to ja nie wyrażam zgody, żeby tego Honkera przyjąć na stan. No bo jeżeli mamy jeden Polones, po co jeszcze Honker? Propozycja była taka, likwidujemy Poloneza, wyrażam zgodę na przyjęcie Honkera. Była decyzja, że nie likwidujemy Poloneza, w takim razie na Honkera też się nie zgodzimy. Dziękuję bardzo. Ale i tak jest utrzymywany, panie burmistrzu. Ale jest do jednostki. Tak, do tej jednostki ja nie mam nic przeciwko. Dostali sprzęt za sprzęt. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Oczywiście, ja mam jeszcze jedno pytanie do sobie. Proszę. Jeżeli tak jest jak jest, to po co odznaczenie od pana wójta? Po co odznaczenie od pana starosty jako zasłużeni dla powiatu sudeckiego, jeżeli nam, jako drużynie wodnej, po pierwsze nie uznaje się nas w OSP, dobrze, dobrze, ale dobrze, jedna sprawa, nie, nie, dobrze, dobra, jedna rzecz. To znaczy nie, ja nie robię podziału, proszę. Nie. Tak, odnośnie sprzętu, odnośnie samochodu i tak dalej. Też można powiedzieć równoznacznie, że Lubin, który jest w tej chwili jako ratownictwo techniczne, można ten sprzęt przełożyć na Stara. Tak jest na przykład w OSP Lądek, co nie wątpię i nie twierdzę, że Lądek jest mniej dysponowany do zdarzeń niż Ostrowica, na pewno więcej, związane z autostradą i oni nie mają oddzielnego samochodu, który jest jako ratownictwo techniczne, tylko jest na Starze ten sprzęt i tego Lubina można by wykorzystać do grupy wodnej. Można by? Przy dobrej woli, dobrej chęci można wiele rzeczy zrobić, nikt nikomu nie narzuca. Tylko Ruch Majewski zwrócił o, nie miał pretensji do nikogo, że coś jest niezapłacone, tylko nie ma rachunku. A z tego, jak się zwróciło drużynie wodnej uwagę, momentalnie zrobiliście wojnę. No wybaczcie, no tak się nie robi, naprawdę, wierzcie mi, tak się nie robi. Mówiąc, bo jestem w zarządzie gminnym, odsyłam wszystkich do najważniejszego dokumentu dla nas, jakim jest statut. Druhowie, statut czytać należy i go znać. A to widać tutaj, że mało kto to robi. Dlatego, że nie byłoby tych niepotrzebnych, takich niewyjaśnionych spraw. Jeśli chodzi o sprzęt, to za sprzęt, za akcję, za wszystko, co się wiąże z ratownictwem, odpowiada naczelnik. I nie wyobrażam sobie u mnie w swojej jednostce, żebym ja nie wiedział o jakim zakupie. A tu się okazuje, że ani prezes, ani tym bardziej naczelnik, ani cały zarząd i dlatego później ta dyskusja się wytwarza. Mało tego, po naczelniku jest komendant gminny. No druhowie, no to są pieniądze wydawane nie nasze, nie z kieszeni, to są pieniądze wszystkich. Także gdyby to było wszystko zgodnie ze statutem robione, nie byłoby tej niepotrzebnej dyskusji tego typu właśnie, że coś jest niewyjaśnione i tak dalej. Także odsyłam wszystkich naprawdę do statutu i w statucie jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, druhowie, na co zwracam szczególną uwagę. Jest tam coś takiego jak szacunek dla munduru, szacunek dla funkcji. Niestety, jeżeli jesteśmy członkami OSP, to się z tym godzimy, że jeżeli ktoś posiada funkcję, którą nie sam sobie nadał, tylko został wybrany przez wszystkich, to należy to uszanować.